Cześć, baranki. Dzisiaj czytanie tygodniowe od 22 do 28 stycznia. Zobaczmy, co tam u Was będzie się działo, jakie będą energie. I tak. Zobaczmy, co w pracy dla osób, które pracują. Już sobie wziąłem taką drugą kartę. Więc tak, będziecie podejmować jakieś decyzje w pracy. I tutaj tak, możecie podpisywać jakieś umowy. Tu mogą być rozmowy dotyczące właśnie podpisywania jakichś umów. Tutaj możecie rozmawiać z na przykład partnerami biznesowymi. Tutaj możecie właśnie zawierać różnego rodzaju z nimi umowy, warunki omawiać. Tutaj mogą być jakieś zobowiązania, które będziecie też właśnie z nimi rozmawiać, konwersacje, negocjacje, jakieś pomysły nowe, być może pomysły na przykład na właśnie nowych kontrahentów, może pomysły na to, jak na przykład podejść do, jak kogoś na przykład bardziej do siebie przyciągnąć, czyli jakieś takie nowe pomysły na Waszą branżę, na Wasze projekty, przedsięwzięcia, których działacie. A tutaj mogą być, powiem tak, te kontakty z partnerami biznesowymi mogą być bardzo przyjazne, bardzo fajne, ciekawe. Także myślę, że te rozmowy też będą takie dosyć może rzeczowe, ale na stopie takiej właśnie koleżeńskiej, w sensie przyjaznej atmosferze, o może tak bardziej. Także tutaj dużo może się faktycznie dziać. A zobaczmy sobie jeszcze na przykład dla Was, czyli dla osób, które pracują, bo dzisiaj taki zrobiłam podział, na przykład co karty Wam radzą w tym tygodniu. No, powiem szczerze, że radzą Wam zakończyć coś, czyli może być tak, że tu będziecie się też odcinać od jakichś umów, jakichś partnerów, na przykład biznesowych, czy jakichś przedsięwzięć, projektów, które w jakiś sposób Wam nie służą. Może będziecie odrzucać umowy, które na przykład warunki Wam tak też nie służą, bo tutaj mogą być różne możliwości. Każdy ma inną sytuację. W każdym razie karty radzą, że jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to żeby coś zakończyć. Zakończyć i zacząć pewnie coś nowego, ale nie bać się tego zakończenia czy powiedzenia, że mi nie pasują te warunki na przykład, tak? Czyli tutaj mogą być jakieś negocjacje też na przykład no, na ostrzu noża, tak? I też nie bójcie się mówić tego, co po prostu Wam nie służy, a ostrzegają, no właśnie, ostrzegają przed, bym powiedziała, takim pędem, przed szybkim podejmowaniem decyzji, przed takim ślepym dążeniem do celu. Czyli tutaj dobrze by było coś przemyśleć, zastanowić się w kwestiach właśnie tutaj jakiejś transakcji na przykład, jeśli chodzi o osoby, które pracują, tak jak powiedziałam. Dobrze, a osoby, które szukają pracy lub chcą coś zmienić w swoim życiu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe? No dobra, zobaczmy, co tutaj. Więc powiem tak, no super, możecie zmienić dużo w swoim życiu teraz, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, będziecie zadowoleni. Tutaj faktycznie pokazują się karty, które mówią, że możecie znaleźć pracę swoich marzeń w tym tygodniu. Mogą być jakieś tak, jeżeli już podejmujecie jakieś rozmowy, kwestie, będziecie zadowoleni z tych warunków, z tego, co się dzieje. No mam tutaj wrażenie, że możecie, bynajmniej niektórzy z Was oczywiście, zrobić ogromne wrażenie na kimś, czyli możecie świetnie wypaść na rozmowie na przykład kwalifikacyjnej, czy w ogóle ktoś może mieć o Was bardzo dobre zdanie. Tutaj możecie no, błyszczeć może taką energią, dać się poznać świetnie na przykład podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej na przykład, albo po prostu podczas, jeżeli tutaj zmieniacie pracę, nie wiem, czy podejmujecie jakieś rozmowy, czy wysyłacie ofertę, to w jakiś sposób ta Wasza oferta będzie no, bardziej widoczna w sensie niż inne, będzie taka, powiedzmy sobie, na tle, będzie wypadała bardzo dobrze na tle innych ofert. Także myślę, że tutaj
zadowolenie, pełnia zadowolenia, bo faktycznie możecie trafić na coś fajnego, coś, co Wam się spodoba, jakaś fajna oferta, a radzą, co radzą? No drugi raz słońce, słuchajcie, jeżeli będziecie mogli skorzystać tutaj z jakiejś oferty, faktycznie to bierzcie to. Powiem, dwa razy słońce macie w tych kwestiach, naprawdę super, tu możecie trafić rewelacyjnie, bym powiedziała. No dobra, a przed czym ostrzegają, bo taki entuzjazm tutaj pała stąd. No właśnie przed, bym powiedziała, taką biernością, tak? Przed taką stabilizacją, czyli jeżeli macie teraz jakąś tam sytuację stabilną, w sensie takim, że na przykład nie pracujecie, to i macie ochotę dalej na przykład nie pracować, to nie. Jeżeli coś się fajnego pojawi, to idźcie w to, bierzcie tą propozycję, tą ofertę i po prostu nie zastanawiajcie się nawet, tak? Także tutaj w ten sposób. No dobra, a teraz zobaczmy, jeśli chodzi o miłość, to na przykład też zrobiłam taki podział na osoby, które są w relacjach i singli, więc najpierw osoby w związkach, w relacjach. Zobaczmy, co tam u Was. Co u Was? No, zobaczmy, bo tutaj tak się ciekawie pokazuję. No właśnie. Powiem tak, jeśli chodzi o te relacje, to tutaj może się przyplątać ktoś trzeci w tej relacji. Tutaj no, może się zacząć coś nowego. Tutaj faktycznie jest pokazane, że możecie kogoś poznać i ta osoba może być poznana na przykład na jakichś kursach, szkoleniach. Oczywiście nie wszyscy się szkolicie akurat w tym tygodniu, ale to może tak być, że po prostu poznacie tą osobę gdzieś właśnie, no podczas jakichś właśnie dowiadywania się, jakichś informacji na przykład. To może być gdzieś w urzędzie na przykład też, jak będziecie szukać jakichś informacji i możecie poznać kogoś, tak? Tutaj ogólnie pokazuje się dylemat, że będziecie się zastanawiać, bo tak jakby ktoś był po prostu z wami, tak? Ten trzeci, może poznacie kogoś w tym tygodniu, a może ten ktoś już jest. Jeżeli nie, bo też no nie każdy jest akurat w jakiejś relacji trójkątnej, to tutaj możecie mieć jakiś dylemat. I ten dylemat może dotyczyć też kogoś. To może chodzić o dziecko na przykład, ale może chodzić też o kogoś, jakąś osobę, która jest młodsza od was. Czyli to może równie dobrze chodzić o waszego partnera, tak? Bo czemu nie? I tutaj nad czym się będziecie zastanawiać, a może chodzić o zupełnie inną osobę, tak? Kogoś. Także tutaj, tak jak mówiłam, różnie może być, tak? No dobra, a jeśli chodzi o radę, no to powiem szczerze, że tutaj karty radzą na przykład, jeżeli macie na przykład jakąś taką sytuację trudną, w sensie, nie wiem, pokłóciliście się albo coś, to tutaj radzą przeprosić się, tak? Radzą, by ten kontakt utrzymać, by na przykład dać komuś prezent, jeżeli tutaj się zastanawialiście na przykład nad tym, tak? Bo tu może być różnie, więc tak szarmancko postępować z drugą stroną, bym powiedziała. No, powiem szczerze, że pokazuje się mi tutaj rycerz pucharów. Mogłabym powiedzieć, że w radzie też w związku z tymi dylematami tutaj to faktycznie, że radzą, żeby jednak może tej osoby no, nie odpuszczać tej trzeciej, ale to już jest wasza decyzja tak naprawdę. No dobra, a zobaczmy, przed czym ostrzegają, może powiedzą coś więcej. No, przed chłodem emocjonalnym, czyli ostrzegają przed tym, może tutaj się macie dylemat, bo się rozstajecie z kimś i ktoś się na przykład pojawił w międzyczasie. Więc jeżeli taką macie sytuację, to faktycznie by tutaj karty radziły, by się trzymać tej osoby trzeciej na przykład, tej szarmanckiej, która gdzieś się tam pojawiła. W każdym bądź razie ostrzegają właśnie przed takim chłodem, czyli na przykład jeżeli się kłócicie, to ostrzegają przed tym właśnie, żeby nie tkwić w tej kłótni, tylko się pogodzić na przykład, tak? Żeby po prostu nie odczuwać tego, że macie, że po prostu ostrzegają przed tym, żebyście się nie czuli właśnie w taki sposób, więc może warto, jeżeli macie jakieś dylematy, to po prostu porozmawiać, tak? Z kimś. Z tą drugą swoją stroną. Okej, okay, a jeśli chodzi o osoby, które są singlami, nie mają nikogo, czekają, tak? Na kogoś. To zobaczmy, co tu się nam pojawiają.
jakie karty, co tarot mówi na ten temat. No to tak, tutaj karty mówią nam, że no właśnie, że też tu może się wam ktoś pojawić na horyzoncie, ktoś ciekawy, ktoś wart zainteresowania, powiem szczerze. Tu nawet pojawiają mi się, no powiedziałabym, nawet dwie osoby, można by powiedzieć. Więc może być tak, że po prostu na przykład będziecie podejmować jakąś decyzję właśnie dotyczącą kogoś, kto się pojawi, i tutaj może być całkiem fajna osoba, bo jest to rycerz pucharów, więc ktoś, kto was może w jakiś sposób zaintrygować, ktoś, kto może was w jakiś sposób zaprosić na jakieś spotkanie. Może tak być, że się wam szykuje to jakieś spotkanie. Tutaj może być tak, że może się pojawić też mężczyzna, który jest przedsiębiorcą, który zarządza czymś, i tutaj też w jego stronę no, będzie może jakieś spotkanie, randka, tak? Tutaj może być coś takiego. Będziecie się poznawać po prostu. Ale tak jak mówię, no, jest duża szansa tutaj faktycznie kogoś poznać w tym tygodniu. Ciekawego. Tutaj mówię o miłości teraz, więc no, może być jeszcze właśnie tak, że po prostu tutaj ta osoba może być starsza od was, a ta może być młodsza, więc tutaj to są takie, choć niekoniecznie, to są dwie takie opcje pokazane. W każdym razie, no, ta jedna może was zaskoczyć czymś, powiem tak, jedna może was zaskoczyć czymś miłym, na przykład właśnie chęcią umówienia się spotkania, randki, a druga może być bardziej taka twardo stąpająca po ziemi, bardziej stawiająca na biznesy, może być trochę zapracowana, tak jak mówiłam, może mieć własny biznes. Okej, a rada. No, radzą wam karty, by tak właśnie do tych spraw wszystkich właśnie tak podchodzić, tak troszeczkę, no tak powiedziałabym, romantycznie, czyli całkiem fajnie, całkiem fajny czas. Radzą wam być może spotkanie z kimś z przeszłości, więc jeżeli ktoś tutaj się nawinie wam, właśnie z przeszłości, będzie akurat w tym tygodniu, spotkacie kogoś na ulicy na przykład, czy spotkacie kogoś gdzieś, na przykład załatwiając jakieś sprawy w sklepie, gdziekolwiek, to faktycznie radzą, by się spotkać z tą osobą, by gdzieś ten kontakt utrzymać, porozmawiać, gdzieś nie przechodzić obojętnie i nie uciekać, tylko raczej właśnie tutaj może powspominać coś fajnego, bo to może być osoba, z którą gdzieś tam, co do której żywicie jakiś sentyment, ta osoba z przeszłości. Natomiast ostrzegają. Ja bym powiedziała, że ostrzegają was przed taką dużą pewnością siebie, przed takim czymś, że wam się wydaje, że wszystko przed jakąś manipulacją na przykład też, tak, mogą ostrzegać. Więc tutaj w ten sposób, że po prostu, żebyście właśnie uważali być może na kogoś, bo tu są cały czas te osoby, na kogoś, kto może chcieć was zmanipulować. On może być fajny, komunikatywny, ale tutaj może po prostu, no też was zaczarować w jakiś sposób, bo to jest taki czaruś. Więc no to tak musicie tutaj uważać i zobaczyć, kogo faktycznie spotkacie w tym tygodniu i jakie decyzje co do tych osób podjąć. Aczkolwiek jest taka szansa. Dziękuję wam, Baranki, za czytanie. Bardzo fajne, ciekawe, powiem szczerze, i takie pozytywne. Więc mam nadzieję, że się zrealizują te pozytywne sytuacje i że będziecie bardzo zadowoleni z tego tygodnia. No, dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia, cześć. Cześć byczki, witam Was w czytaniu na tydzień od 22 do 28 stycznia 2024 roku. Zobaczymy, jak przedstawia się dla Was energia. Dzisiaj podzieliłam troszeczkę, zrobiłam taki podział, jeśli chodzi o to czytanie, na pracę dla osób, które już pracują, dla osób, które szukają. No dobra, zaczynamy od osób, które po prostu pracują. Co tam u Was będzie, byczki, w tym tygodniu od 22 do 28? Więc tak. Jeśli chodzi o pracę, to mam wrażenie, że będziecie bardzo zadowoleni.
Tutaj pokazują mi się takie karty, które mówią, że jest tutaj pełnia szczęścia. Czyli mam wrażenie, że otrzymacie, możecie otrzymać oczywiście, bo wiadomo, że nie wszyscy, ale część z Was otrzyma to, co chce. Czyli jeżeli w ogóle praca Wam sprawiać będzie dużą satysfakcję. I tutaj może być tak, że po prostu będziecie rozmawiać z kimś, na przykład z jakąś szefową. Mogą tu być takie właśnie kwestie na temat właśnie waszej pasji, tego, czy jesteście zadowoleni z tej pracy, co byście chcieli jeszcze zmienić, jak osiągnąć sukces. Myślę, że tutaj takie też będzie jakieś skupienie właśnie, może być skupienie właśnie na was, tak? Na tym, jak wam się pracuje, no, czy jest to satysfakcjonujące dla was, tak? Czy na przykład może dostaniecie nowe zadania i tu będziecie na przykład sobie rozmawiać, czy faktycznie te zadania, które dostajecie, no, czy one wam będą sprawiać radość, czy będziecie z nich właśnie usatysfakcjonowani. Tutaj może po prostu być taka bardzo entuzjastyczna atmosfera w pracy. Tak jak mówię, możecie tutaj rozmawiać o swoich właśnie takich spełnieniu właśnie w pracy, co byście jeszcze chcieli osiągnąć, jakie cele zrealizować. Tutaj mogą być takie właśnie rzeczy. Aczkolwiek mam wrażenie, że będziecie zadowoleni, że ten tydzień naprawdę będzie fajny w tej pracy i nawet fajnie będziecie się dogadywać właśnie czy z szefową, czy z kimś, kto jest nad wami, jakiś kierownik czy zarządzający. Jeżeli to wy jesteście tą osobą, która zarządza, no to też mam wrażenie, że po prostu będziecie tutaj, nawet jeśli jakiekolwiek rozmowy z ludźmi czy coś, to będzie satysfakcję wam to przynosić, będziecie zadowoleni. Więc całkiem pozytywny czas mi się tutaj pokazuje, a zobaczmy, co karty wam radzą. No, one radzą podejmować jakieś decyzje, zarządzać, tak? Jeżeli to wy na przykład jesteście szefami w swojej pracy, więc podejmujcie te decyzje z głębi serca, tak? Może troszeczkę empatycznie, tak? Kierujcie się tym, co wam się podoba, nie jakimiś trendami, które gdzieś tam obowiązują, czy tym, co ktoś powie, tylko raczej tym, co czujecie, jak powinniście w to iść. Niektórzy z was może tutaj jakieś pasje, czy coś, hobby, to też kierujcie się właśnie takimi odczuciami waszymi co do tego, czy wam się to podoba, czy nie, po prostu. No i radzą, jeżeli faktycznie będzie tak tutaj coś, to jeszcze dla niektórych osób może być taka rada, że po prostu, żeby porozmawiać z na przykład kimś, może być tutaj wasz szef. To może być mężczyzna, bo tu mi się pokazuje kobieta na przykład, ale to może być szef, mężczyzna, to faktycznie można z nim pogadać, porozmawiać. To też tutaj, jeżeli jakaś rozmowa tam wisi w powietrzu i gdzieś tu miała dojść do skutku, to tutaj karty radzą, by pogadać. No i ostrzegają, może powiem tak. Pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, przed alkoholem w pracy, więc jeżeli będziecie mieć jakąś okazję do świętowania czegoś, to uważajcie z tym alkoholem. Nie za bardzo, powiem tak, mogą ostrzegać też przed takim luźnym podchodzeniem właśnie do swojej pracy. To, że ona wam sprawia radość, to, że robicie to, co lubicie, to nie znaczy, że na przykład można, no na przykład sobie tam pomijać pewne rzeczy, jeżeli jest to jakaś taka praca bardzo odpowiedzialna, czy coś, czy tak luźno podchodzić do niej, nie? Więc tutaj coś takiego. No i tak jak mówię, ostrzegać mogą też przed spotkaniem takim, powiem tak, przed łączeniem pracy spraw zawodowych ze sprawami serca. Czyli tutaj nie wchodźcie w żadne romanse. Dobra, a teraz tak, jeśli chodzi o osoby, które poszukują lub chcą coś zmienić w swoim życiu i szukają pracy lub po prostu, nie wiem, chcą tam coś zmienić, może myślą o jakiejś działalności lub coś w tym stylu, no to słuchajcie, coś was będzie kusić tutaj, jakaś faktycznie może się pojawić jakaś propozycja, która was będzie kusiła, może się wam podobać ta propozycja, to jest jakieś. Ktoś wam może coś zaproponować tutaj, jakiś początek czegoś, czyli no, czy jakaś oferta, początek jakiejś pracy. To tutaj słuchajcie, w tym tygodniu raczej tego nie bierzcie, bym powiedziała, bo to będzie miało jakieś takie, powiedzmy sobie szczerze, jakieś takie, to nie będzie takie
to nie będzie taka czysta intencja, tak? Tutaj ktoś będzie chciał coś osiągnąć, zatrudniając was na przykład. Jeżeli będzie chcieli coś zmienić, coś was będzie kusiło, jakaś fajna propozycja się pojawi na horyzoncie, to również ona może nie być wcale taka korzystna. Może się okazać, że więcej stracicie niż zyskacie na przykład, tak? Mimo iż naprawdę będzie się wam wydawało, że wow, super, fajnie i tak dalej. Może nie będziecie wszystkiego wiedzieć na temat tej oferty. Tutaj może być, no nie wiem, na przykład ktoś za tą ofertą może stać, jakiś ktoś, kto chce was zatrudnić na przykład, a będzie chciał was wykorzystać tak finansowo, czyli nie wiem, żebyście przepracowali za no, słabe pieniądze na przykład, tak, albo w ogóle nie będzie chciał wam wypłacić. Jakieś konflikty mogą się tu później pojawić. Nie będziecie zadowoleni z tego po prostu. Więc coś, co wam się będzie mogło wydawać, że jest super fajne w tym tygodniu, to nie, nie, to naprawdę szkoda waszych nerwów. A później, bo tutaj się pokazuje, że będziecie, może na przykład uzależnicie się od tej pracy tutaj właśnie i będziecie chcieli się wykazać, będziecie dawali z siebie wszystko, a nie będziecie usatysfakcjonowani na przykład pieniędzmi, bo tutaj tego nie widać. Więc nie widać, żeby to miało być zyskowne na przykład, tak? Więc nie, ja bym w to nie szła. Co radzą może karty? No właśnie. One radzą wam, byście więcej informacji zasięgnęli na przykład. Jeżeli coś faktycznie tutaj będzie strasznie, będzie was to kusiło, będzie chcieli w to iść, to właśnie dowiedzcie się więcej informacji na temat na przykład tej firmy czy tego szefa. Dowiedzcie się tutaj więcej szczegółów. Po prostu posłuchajcie może też jakichś plotek, co ludzie mówią na ten temat. Tutaj dosyć tak ciekawie nam radzą karty. A jeśli chodzi o ostrzeżenia, no właśnie, to ostrzegają przed takim, bym powiedziała, że będziecie pełni entuzjazmu do tego, że będziecie jak gdyby chcieli pokazać, że ja potrafię, ja jednak w to pójdę, ja się wykażę. To ostrzegają przed czymś takim. Może. No właśnie, może nie warto, tak, chcieć komuś pokazać czegokolwiek, bo tak jakbyście chcieli światu pokazać, ludziom wokół was na przykład, tak, rodzinie, że mi jest dobrze, tak jak jest, że wow, super, ja tu osiągnę wszystko na przykład, tak, pójdę w tą ofertę i osiągnę tu wszystko i w ogóle to jest, będziecie ukrywać na przykład jakieś negatywy tego, mimo że się coś tam dowiecie. Na temat negatywnego, na temat na przykład tej pracy czy tej tu oferty, to nie będziecie chcieli tego przekazać dalej, tylko raczej będziecie tutaj się szczycić, że to jest fajna oferta i tak dalej. Więc ostrzegają przed czymś takim. Po prostu, no dobra, przed takim okłamywaniem siebie, jak gdyby, tak? Okej, okay. Jeśli chodzi o relacje, miłość, to też taki zrobiłam podział dzisiaj na ten tydzień, że po prostu na związki, relacje i od nich zaczniemy i na singli, ale na razie związki, relacje, zobaczmy, co tutaj nam wychodzi na ten tydzień. Co tutaj ciekawego może się dla was dziać, byczki. Więc tutaj pojawia się mi taka sytuacja. Oczywiście nie dla wszystkich tak może być. Pojawia się tutaj, może się pojawić osoba trzecia. Tutaj może być tak, że możecie być na przykład w jakiejś relacji, która w jakiś sposób was, no tak troszeczkę, ja wiem, niektórym się to może podobać, innym nie. Natomiast tak jakby ktoś was na przykład chciał zamknąć w złotej klatce. Więc mogą być takie sytuacje, lub to wy możecie chcieć kogoś zamykać, tak, w tej złotej klatce, mam na myśli. Tak, że po prostu chcecie mieć taką pieczę nad kimś, nie chcecie nikogo wypuścić, tak? Po prostu chcecie jak gdyby wy podejmować decyzję za tą osobę. I tutaj mogą być takie sytuacje. Może być tak, że trzymacie się jakiejś sytuacji, czyli jest jakoś na przykład, nawet wiecie o tym, że ktoś tam ma romans i czy jest zainteresowany kimś innym. To mimo wszystko będziecie się trzymać tej osoby. I tutaj taka sytuacja mi się pojawia. Po prostu tu jest tak też, że
No właśnie, bez względu na to, co tutaj się będzie działo, to będziecie się trzymać tej osoby, więc różne sytuacje mogą być. Tutaj może być na przykład ktoś, że będzie bardzo zapracowany, będzie pracoholikiem, nie będzie miał dla was czasu, a i tak będziecie się trzymać tej osoby, bo na przykład jest wam wygodnie, jest wam dobrze. Nie odczuwacie na przykład tego, że coś może być negatywne, że to może negatywnie na was wpływać, a nawet jeśli odczuwacie, to i tak będziecie w tym tkwić. Mam takie wrażenie. I tak jak mówiłam, mogą być tutaj właśnie jakieś trójkowe sytuacje. No dobra, a zobaczmy, co wam radzą karty. Byście dbali o siebie, powiedziałabym. Byście nie pozwolili się skrzywdzić. Mam wrażenie, że już przeżyliście pewne sytuacje. Przeżyliście może tą sytuację, w jakiej znajdziecie w tym tygodniu wtedy. I po prostu tak jakby karty wam radzą, byście nie przechodzili przez to ponownie. Byście sobie już po prostu na tych doświadczeniach bazowali swoich przeszłych, tym, co się wydarzyło, tym, jak cierpieliście, co przeżyliście w jakiś sposób, i po prostu byście wykorzystali to swoje doświadczenie, byście no, na nowo się nie ranili sami, tak? Byście tutaj postawili jakby taki mur. Po prostu wyznaczyli takie granice, o, w ten sposób, między właśnie tą osobą i nie pozwolili po prostu pewnym sytuacjom, zdarzeniom, czy też osobom w jakiś sposób wejść w waszą strefę komfortu i was krzywdzić na przykład, tak? Okej. A jeśli chodzi o ostrzeżenia, no to one ostrzegają przed nadmierną, bym powiedziała, komunikacją, przed byciem po prostu przyjacielem wszystkich, kolegów wszystkich, tak? Tutaj jest, pokazują się portale internetowe, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, na przykład właśnie z portali, więc może chodzi o spotkania również z osobami, ze zbyt wieloma osobami, które może potencjalnie was nawet nie interesują, a w jakiś sposób gdzieś tam was ciągnie do nich. I może jeszcze ostrzegać przed zakończeniem czegoś, tak? Czyli może faktycznie, wiecie, jak wyznaczycie sobie jakieś granice, to będziecie się trzymać, tak? Więc na pewno w tym tygodniu nie zakończajcie tej relacji bez względu na to, jaka ona jest. Tak jak tutaj wam mówiłam, że będziecie się trzymać bez względu na te konsekwencje, ale może faktycznie wyznaczcie po prostu swoje terytorium, na które nie wolno nikomu nie wkraczać i nie pozwólcie się ranić, a nie zakończajcie czegoś. No dobrze. A jeśli chodzi o single, osoby, które są same, czy poszukują kogoś? Zobaczmy, co tutaj u was w tym tygodniu, 22, 28. No tutaj może być tak, że będziecie coś planować. Może będziecie planować na przykład spotkanie z kimś, jakąś podróż z kimś na przykład. Może być tak, że tutaj raczej działania nie będziecie podejmować. Natomiast faktycznie tutaj może być tak, że będziecie się komunikować z kimś, poznawać ludzi. Choć mam wrażenie, że raczej to pozostanie na zasadzie w planach. Może jest tak, że jest ktoś, kim jesteście zainteresowani i będziecie sobie obmyślać jakby taki plan, powiedzmy w cudzysłowiu, jak tą osobę zdobyć, jak się do niej odezwać, jak nawiązać z nią kontakt. Tutaj wam internet może trochę podpowiedzieć, czy też jakiś portal, ta osoba może być na jakimś tak portalu tutaj. Natomiast mam wrażenie, że jeszcze w tym tygodniu nie będziecie podejmować takich, że na razie będziecie planować, jak tutaj do tej osoby dotrzeć, czyli krok po kroku, co robić, by ją poznać lepiej, na przykład, czy spotkać gdzieś nawet przypadkiem, czy coś zaproponować. To na razie będziecie się tak zastanawiać, a nie będziecie działać na tej zasadzie. I faktycznie, no tutaj możecie też mieć wiele możliwości, wiele opcji tutaj poznania jakichś osób. Więc tutaj może być tak, że macie już kogoś, na kim wam zależy, kogo chcecie poznać, a może być tak, że po prostu dopiero poznajecie i też jak gdyby na razie się zastanawiacie właśnie może nad jakimiś osobami, kilkoma, może macie w głowie kilka osób, tak? Nie musi to być jedna osoba na razie.
Może być tutaj też jeszcze taka sytuacja, że możecie się zastanawiać nad zakończeniem czegoś, czyli być może zakończeniem jakiejś starej relacji, albo zakończeniem po prostu no, czegoś, co już się zaczęło w jakiś sposób, tak? Może jakaś komunikacja, zaczęliście z kimś pisać, rozmawiać, ale wam to coś nie pasuje. Może tak być i chcecie to zakończyć. Zobaczmy, co karty radzą. No, powiedziałabym, że radzą wam coś zmienić, więc może chodzi a jakieś zmiany na przykład w tych waszych planach, może większe działanie. Ja myślę, że tutaj może być też tak, że radzą się też, jeżeli nie wiecie, co robić, to może trochę zdecydować, znaczy zdecydować, trochę pozwolić losowi zadecydować, bo jest to karta koła fortuny, więc tutaj zdarzają się takie zdarzenia, które los nam jak gdyby stawia na naszej drodze nagle, niespodziewanie. Więc tutaj może radzi ta karta właśnie trochę zdać się na ten los, tak? No i coś może zmienić, tak, w swoim życiu, może coś spróbować zmieniać. A ostrzegają. Ostrzegają przed jakąś ucieczką, przed, powiedziałabym, przed jakimś wyjazdem, więc tutaj mówiłam o jakiejś też podróży, że się zastanawiacie, więc na pewno nie w tym tygodniu, bo tutaj karta ostrzega przed jakąś podróżą, więc jeżeli tak, to nie ten tydzień, słuchajcie. A inna opcja tutaj ostrzeżenia też dla jakiejś grupy osób może, to po prostu karta ostrzega właśnie przed jakimś zakończeniem, czyli nie kończcie czegoś mimo wszystko, że się zastanawiacie tutaj nad, być może ktoś z was się zastanawia nad jakimś zakończeniem, to nie kończcie jeszcze w tym tygodniu. Może być tak, że coś tutaj się wyjaśni nagle, tak? Może być tak, że coś, no coś była jakaś sytuacja i zdecydowaliście się, że coś zakończycie, będziecie tutaj myśleć nad tym, a wydarzy się coś, co wyjaśni tą sytuację. Być może odkryjecie coś nowego, zmiana jakaś tu się wydarzy, tak? Dlatego ostrzegają, by nie w tym tygodniu na pewno nie odchodzić od kogoś, nie zakończać pewnych spraw. Nie podejmować takich decyzji. No, dziękuję Wam, byczki, za wysłuchanie. No i życzę pozytywnego tygodnia. No, do usłyszenia. Cześć. Cześć, bliźnięta. Witam Was w czytaniu na tydzień od 22 do 28 stycznia 2024 roku. Dzisiaj trochę inna koncepcja. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się Wam spodoba. Przepraszam. Więc tak, zacznijmy od osób, które pracują. Zobaczymy, co w tym tygodniu u Was w pracy się będzie działo, jak będzie, co będzie. I tak, co będzie w tej pracy? W pracy będzie zadowolenie, powiedziałabym. Możecie świętować jakiś sukces tutaj, możecie się cieszyć z jakiegoś docenienia was, możecie tutaj się cieszyć z jakiegoś dobrego słowa, może na jakiś kurs się wybieracie i też będziecie się z tego powodu cieszyć. Tutaj może być po prostu na przykład też radość, bo pracujecie z kimś, kto jest młody, entuzjastycznie podchodzi do życia, jest pracowity, więc tutaj też może być radość właśnie z osoby, z którą pracujecie, tak? W jakiś sposób. Tutaj możecie się cieszyć z czegoś. Tutaj powiem tak, że dla niektórych, no właśnie, będziecie coś świętować, tak? Bo na pewno nie wszyscy. Ale ogólnie powiem tak, atmosfera w pracy będzie bardzo dobra, bardzo fajna. Tu Wam się udać może jakiś fajny projekt, może jakiś mały projekt, ale przynoszący zyski w większej perspektywie czasu, tak? Gdzieś tam, profity jakieś później. Tu może być jakiś fajny, nowy właśnie pomysł na coś, więc też może się okazać strzałem w dziesiątkę i z tego się będziecie cieszyć. Więc tydzień w pracy bardzo fajnie przebiega, powiem szczerze, w bardzo miłej, fajnej atmosferze. Będziecie się dobrze czuć po prostu ze swoimi współpracownikami czy też kolegami, z którymi pracujecie, tak? No mówię, będzie co świętować. Może być jakiś sukces pojawić się. On nie musi być jakiś ogromny, ale sprawi Wam dużą radość i satysfakcję. Zobaczmy, co karty radzą. No powiedziałabym cieszyć się, bo to może być faktycznie coś fajnego. To może być
Tak, one radzą się nawet pochwalić tym sukcesem, bym powiedziała. Więc nie trzymać go dla siebie, tylko faktycznie powiedzieć innym konkurencji, może właśnie o tym sukcesie, że wam się udało coś, tak? Coś osiągnąć tutaj, może jakiś zysk, może coś po prostu się zwróciło, jeżeli nie wiem, organizujecie jakieś kursy tutaj, może coś faktycznie, jakiś nowy pomysł na ten temat, tu się coś może zwraca, może podpisujecie jakieś fajne umowy, kontrakty. W każdym razie karty radzą wam się tym sukcesem cieszyć i nawet pochwalić, bym powiedziała. A ostrzegają. A więc tak, ostrzegać mogą, powiem tak, raz to przed jakimiś romansami w pracy, bo tu też mi się pojawiła się ta trójka, ale tak nie chciałam tego w ten sposób podchodzić, ale z takim ostrzeżeniem, jakie mi tutaj wypadło, to faktycznie, bo tu może się pojawić jakiś zamysł faktycznie na jakiś romans w pracy też i ostrzegają właśnie przed tym, mogą też ostrzegać. Tak mówiłam o tych umowach, więc tutaj przed podpisaniem jakiejś umowy, na przykład z kimś, kto może być całkiem fajnym kontrahentem, może się tu wydawać, tak? Wszystko, że jest fajnie, wszystko jest dograne, na przykład fajne warunki, więc tutaj też uważajcie. Jeśli chodzi o podpisywanie jakichś umów, to tutaj cieszcie się z pewnych rzeczy, ale czytajcie te umowy, bo tutaj też może być coś niejasnego. Dobrze. A jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, osoby szukające pracy, czy chcące coś zmienić, zobaczmy, jak wam się pokazuje ten tydzień. Ten tydzień wam się pokazuje w takich, powiem tak, będą jakieś możliwości. I tutaj będą pojawić się, mogą możliwości właśnie jakieś oferty, mogą się tutaj pojawić jakieś propozycje pracy. I to naprawdę one mogą być różne, mogą być naprawdę fajne, ale wy nie możecie czegoś przeboleć. Coś wam tutaj się nie podoba, w sensie takim, że gdzieś tkwicie w przeszłości. Może wspominacie starą pracę, starych ludzi, z którymi współpracowaliście. Może w jakiś sposób ktoś was w tej pracy na przykład skrzywdził. Macie jakieś negatywne po prostu z tą pracą wspomnienia i gdzieś tam dalej o nich myślicie. Nie potrafiliście się z tego na razie nie wychodzicie z tego i nie wychodzicie tutaj właśnie, nie sięgacie po te oferty. Nie chcecie jak gdyby zmienić na razie nic. Powiedziałabym. Więc to jest tak, coś się fajnego może pojawić, naprawdę fajnego. Może nawet jakaś tam, może oferty, które gdzieś tam myśleliście o nich w jakiś sposób, tak? Czyli mogą być jakimś takim, powiedzmy, że gdzieś tam marzyło się wam jakieś coś, tak? Jakaś oferta pracy i ona może się pojawić, ale wy w ogóle nie podejdziecie do tego, mam wrażenie, że wy, nie wiem, coś wam albo nie będzie pasowało tutaj, coś, nie będziecie po prostu otwarci na to nowe. Także tutaj raczej, no, nie ten tydzień na coś takiego, na takie zmiany, a co radzi? Co radzą? Radzą karty. No, powiedziałabym, że radzą pomalutku do celu w ten sposób. Nie spieszyć się. Faktycznie, być może trzeba przeboleć tutaj to, co się wydarzyło. Tutaj jakieś może przykre rzeczy w tej pracy były. I po prostu może źle zostaliście potraktowani po prostu. Więc tutaj karty radzą tak pomalutku do tego podejść. Zaplanować sobie jak gdyby przyszłość. Gdzieś pomalutku jak gdyby starać się o tym zapominać i starać się iść do przodu, do swojego celu. Natomiast, czyli do tego, by znaleźć na przykład jakąś fajną pracę, ale nie spieszyć się na pewno, tak? Czyli tak pomału, bez spontanu, a ostrzegają. No właśnie, one radzą pomalutku wychodzić z tego stanu, ale ostrzegają właśnie przed takim staniem w miejscu, bym powiedziała, przed tą taką tkwieniem w czymś, tak? Więc tak pomału, że tak powiem, żebyście w jakiś sposób może sobie myśleli o tej przyszłości, próbowali bynajmniej myśleć o sobie, o swojej przyszłości, o tym, co możecie osiągnąć jeszcze fajnego w życiu zawodowym. I tutaj tak pomalutku, bo tutaj nie są pokazane jakieś działania, natomiast pomalutku, jak gdyby, żebyście wychodzili z tej właśnie, z takiego. Tego, co było po prostu, tak? Z takiego stabilnego, jak gdyby
tkwienia w tej przeszłości, nie wiem, bo wam tak jakby było w tym może dobrze, może nie wiem, na razie się nie potraficie jeszcze pogodzić z pewnymi faktami. Ale w każdym razie, no, taką sytuację wam pokazują karty. Dobrze, a jeśli chodzi o relacje, miłość. Miłość podzieliłam na związki i na osoby samotne, singli, którzy chcą kogoś poznać lub nie. Więc tak, jeśli chodzi o związki, o relacje dla osób, które są właśnie w związkach, zobaczmy, jak się pojawia to ta energia w tym tygodniu. No to tutaj może być tak, że możecie po prostu chcieć zakończyć pewne sprawy. Może jakieś sprawy same się zakończą. To nawet nie wy możecie chcieć, tylko po prostu, jeżeli coś było takiego tutaj niepewnego, niestabilnego na przykład, w jakichś relacjach, tu mogą być rodzinne relacje, to tutaj się coś, to nie muszą być partnerskie relacje. Mogą być, nie muszą. Dla części osób mogą być partnerskie, dla innych mogą być w rodzinie po prostu. Coś tak jakby tutaj się rozpadało, czyli coś, co było nietrwałe, coś, co było, może wam się wydawało, że jest to powiedzmy na 100%, że wszystko jest ok, że nie wiem, że ktoś do was nie żywi jakichś pretensji, uraz, a tu się okaże, że jednak tak, że jednak żywił. Tutaj coś może się po prostu wyjaśnić wam. Tak naprawdę tutaj zobaczycie, możecie zobaczyć w tym tygodniu, na czym stoicie dokładnie. Jeżeli czekaliście na jakąś odpowiedź, na przykład tak tutaj od kogoś, czy coś, na jakąś rozwój sytuacji jakiejś, czy jakiegoś zdarzenia, to tutaj możecie się dowiedzieć właśnie. Powiedziałabym, kto jest waszym przyjacielem, kto nie. Tutaj możecie się po prostu dowiedzieć tak naprawdę właśnie, jaka jest ta wasza stabilizacja, na kogo możecie liczyć, kto wam może pomóc w trudnym momencie, a może właśnie po prostu okaże się, kto nie jest tym przyjacielem, na kogo nie możecie liczyć. Więc tutaj może być taka bardzo wyjaśniająca sytuacja. W rodzinie również, tak jak mówię, że to może być też w rodzinie jakieś coś. Coś tutaj może się wydarzyć takiego, że po prostu, jeżeli myśleliście, że możecie liczyć na rodzinę, to może się okazać, że niekoniecznie. Albo że możecie. Zobaczymy. Zobaczycie, jak ten tydzień faktycznie upłynie. I czy faktycznie pojawią się takie po prostu energie jakieś. Mówię, jest szansa coś wyjaśnić. Bez względu na to, jaka sytuacja się tutaj wydarzy. Coś może się nagłego wydarzyć, niespodziewanego. Ale macie szansę po prostu wyjaśnić pewne rzeczy. No dobra, a zobaczmy, co radzą. No właśnie, jeżeli coś się rozpadnie, to one, to karty radzą wam po prostu to zaakceptować. Iść w to, tak? Czyli po prostu one mówią o jakichś zmianach. Radzą, że dobrze by było coś zmienić właśnie w życiu. Może faktycznie zostawić coś, co nie służy, zostawić coś, co wam się nie podoba, co nie gra, jest negatywne, niszczy was w jakiś sposób, nawet od wewnątrz. I po prostu, no i gdzieś coś nowego zacząć, tak? Po prostu coś nowego, albo no nie wiem, takie wypłynąć, takie inne wody, spokojniejsze, tak? Czyli jeżeli was coś tutaj drażniło, były sytuacje, które po prostu, no nie dawały wam spokoju, bo różnie bywa, no i tutaj może się okazać, że coś się takiego wydarzy, że no ta sytuacja w końcu się zakończy i karty radzą, że dobrze, żeby się zakończyło coś takiego, żebyście mogli po prostu w końcu zaznać tego spokoju, tak? Byście się mogli, mogą mówić o jakimś właśnie zaakceptowaniu tego rozpadu tutaj, tak? Czyli na przykład o tym, by iść w coś nowego, iść po prostu przed siebie, a ostrzegają, zobaczmy. A ostrzegać mogą przed jakimś mężczyzną. I to może być właśnie, no, może być wasz partner. Może to być, no różnie, ktoś z rodziny też może być. Bardziej partner, tak? Czyli ostrzegają lub, no, jakiś mężczyzna, który może się też pojawić, bo to nie jest powiedziane, że nikt się nie pojawi. Ale ostrzegają przed kimś, przed jakimś mężczyzną, który, no, może coś wam zaproponować, on może do was wyjść z jakąś inicjatywą. On może być bardzo szarmancki, elegancki, on może was w jakiś sposób, no, sobą zauroczyć też. Więc ostrzegają właśnie przed czymś takim, przed kimś takim, tak? To może być też sytuacja, która ostrzega właśnie przed jakimś spotkaniem, przed właśnie jakimś takim, a może być randka, jak najbardziej tutaj też.
No, ostrzegają właśnie przed takimi sytuacjami, które mogą wydawać się miłe, a które może okażą się w rzeczywistości nie do końca miłe. No, ale może coś dzięki temu sobie wyjaśnicie, do czegoś się dowiecie. To bardzo ważne. Ok, a zobaczmy, jeśli chodzi o singli, o osoby, które są same, jak ten tydzień się przedstawia. Pamiętajcie, że to jest tylko tydzień. Dobra, jak ten tydzień? Więc tutaj może być tak, że będzie jakaś propozycja. To może być propozycja, tutaj możecie wy kogoś o coś poprosić, to może was ktoś o coś poprosić, niekoniecznie o pieniądze. Od razu mówię, to, że tutaj są monety, nie oznacza, że o pieniądze. Może was ktoś poprosić po prostu o na przykład po prostu o swój czas, tak? O jakieś spotkanie, o jakąś pomoc, byście przy czymś pomogli, lub wy kogoś będziecie prosić. W każdym razie coś wam tu nie będzie dawało spokoju, coś tu będzie niepokojącego w tym wszystkim. Nie będzie was tutaj, nie podejdziecie do tego tak spokojnie, będziecie szukali jak gdyby, znaczy może nie, że szukali drugiego dna, ale po prostu będziecie czymś zaniepokojeni. Być może właśnie, może ktoś was poprosi właśnie o jakąś pożyczkę, a wcale nie spodziewaliście się, że ta osoba was poprosi, tak? Może być, że to wy będziecie komuś pomagać, ale tak jak mówię, coś wam tutaj nie będzie dawało spokoju, coś tutaj będzie takiego w myślach gdzieś ograniczającego was, coś tutaj będzie cały czas o czymś myśleć. To mogą być myśli w ogóle na przykład dotyczące na przykład przeszłości też, tak, które w jakiś sposób gdzieś tu wpływają na to spotkanie. Czy na przykład to, że ktoś was poprosi o to, byście mu w czymś pomogli, w jakimś projekcie, w jakimś na przykład wolontariacie, tak, byście pomogli w czymś i tu coś wam się nie będzie podobało, być może coś odkryjecie, tak, może po prostu, no właśnie, może na przykład pomoc miała być bezinteresowna, a okazuje się, że taka nie jest. Może się czegoś tutaj dowiecie i to was będzie niepokoić w jakiś sposób. No, coś w tym, w ten sposób po prostu. A zobaczmy, co karty radzą w takiej sytuacji. Co radzą? A radzą, by wyznaczyć granice, by tutaj dbać o swoje granice, pilnować ich, nie pozwolić się zranić. Jeżeli ktoś na przykład tutaj, tak mi się skojarzyło, powróci z przeszłości i będzie wam coś proponował, no to nie pozwólcie, a wiecie, że was skrzywdził kiedyś, no to nie pozwólcie się skrzywdzić ponownie, nie pozwólcie, by ta sytuacja się powtórzyła. Więc tutaj te karty tak mówią, żeby bronić po prostu swojego jak gdyby takiego terytorium, swoich granic. A ostrzegają, zobaczmy, przed kim, przed czym. Ostrzegają, mogą ostrzegać przed relacjami trójkowymi, by nie wchodzić po prostu w takie relacje. Mogą ostrzegać przed jakimś spotkaniem, randką powiedzmy, suto zakrapianym alkoholem na przykład, tak? Więc tutaj mogą, może być tak. Mogą ogólnie ostrzegać przed jakąś imprezą, przed jakimś spotkaniem, więc faktycznie tutaj może być coś takiego, ktoś tutaj może się pojawić, coś, sytuacja, która w jakiś sposób nie będzie wam dawała spokoju i tak jak mówię, może być jakieś zaproszenie na coś, które w jakiś sposób właśnie was tutaj będzie niepokoić. No i one ostrzegają na przykład przed jakimś właśnie spotkaniem, być może chodzi o tą osobę, być może chodzi ogólnie o spotkanie, może o ten alkohol, ale w każdym razie nie pozwól się skrzywdzić, tutaj jest rada, więc takie jest to troszeczkę powiązane, jakby ktoś z przeszłości tutaj mógł chcieć coś od was na przykład. Także no zobaczymy, zobaczymy. Piszcie, piszcie po tym tygodniu, jak faktycznie się wam to poukładało. Czy te energie faktycznie się wam sprawdziły w jakimś stopniu. No dziękuję za czytanie i do usłyszenia. Cześć. Witam wszystkie raki w czytaniu tygodniowym od 22 do 28 stycznia 2024 roku oczywiście. Zobaczymy. Podzieliłam troszeczkę to czytanie na pracę dla osób właśnie pracujących, dla osób, które szukają. I tak samo z miłością, relacjami zrobiłam osobny odczyt dla osób, które są w relacjach i osobny dla singli, ale zacznijmy od osób, od pracy i od osób, które pracują. Co w tym tygodniu, 22 do 28 dla raczków by było słychać? Jeszcze jedną kartę sobie wyciągnę.
Zobaczmy. Powiedziałabym tak, że mogą Was znajść jakieś przemyślenia. Tutaj możecie po prostu jakiś temat zagłębiać. Możecie się nad czymś bardzo głęboko zastanawiać. Tutaj mogą Wam do głowy przychodzić jakieś nowe pomysły, być może nowe przedsięwzięcia. Tutaj może być taki pomysł, który od jakiegoś czasu gdzieś tam w Was kiełkował, ale no może nie wiem, nie mieliście czasu na przykład, żeby sobie przemyśleć, czy żeby w jakiś sposób go zrealizować. I teraz, jak gdyby jest taki czas, ten tydzień, że po prostu sobie może przemyślicie pewne rzeczy i dojdziecie do wniosku, że ten pomysł jest fajny, że warto by było może spróbować. Tutaj mogą być różne nowe rzeczy. Nowe jakieś kontakty również. Myślę, że mogliście się nad czymś właśnie głęboko zastanawiać, czy na przykład z kimś w ogóle na przykład poprowadzić działalność, czy na przykład z kimś wchodzić w dany projekt, czy z tym kontrahentem na przykład warto zawierać jakieś umowy, czy cokolwiek tam innego macie. W każdym bądź razie takie myślę, że taka głębsze zastanowienie będzie tutaj nad właśnie pewnymi kwestiami. Mogą być jakieś nowe, innowacyjne pomysły i myślę, że nad tym się możecie zastanawiać po prostu w pracy, tak? Może no, różne pomysły Wam mogą do głowy przychodzić. Tutaj może być tak, że zastanawiacie się też na przykład nad zmianą pracy. Dlaczego nie? Aczkolwiek wszystko to wynika z jakichś powodów, że zastanawiacie się. Być może jest Wam źle tak, jak jest. Niektórym osobom na przykład, a może po prostu chcecie zmian jakichś, a może po prostu chcecie po prostu przemyśleć sobie pewne kwestie i zastanowić się nad nimi. Więc tutaj tak by się to przedstawiało, a zobaczmy dla tych osób pracujących, to mogą fajne pomysły w ogóle być, tak a propos. Także jak jakiś pomysł Wam tu przyjdzie do głowy w tym tygodniu, to naprawdę może być wart, by w niego wejść, zainwestować. Co karty radzą, jeśli chodzi o właśnie tą sytuację? No właśnie, one radzą, bym powiedziała, właśnie głęboko sobie przemyśleć pewne kwestie. Myślę, że warto skupić się nad czymś, co w jakiś sposób może być właśnie nowe, innowacyjne. Właśnie ten pomysł cały czas gdzieś mi chodzi po głowie, może jakieś nowe przedsięwzięcie, może zastanawiacie się nad nową, nie wiem, lokalizacją dla swojej firmy, może tutaj nad jakimiś nowymi warunkami. Różne rzeczy mogą Wam, możecie się zastanawiać, i karty radzą, by sobie właśnie głęboko przeanalizować to wszystko z różnych perspektyw, zastanowić się właśnie nad tym, więc radzą się pochylić chyba nad tym pomysłem Waszym, a przed czym ostrzegają, lub przed kim? Ostrzegają, aby w tym tygodniu, jeżeli coś podpisujecie, to byście czytali drobny druk, byście uważali na jakieś takie właśnie rzeczy w drukach, w pismach, które w jakiś sposób mogą Was po prostu, które mogą w jakiś sposób Wam przynieść niekorzystne rzeczy, niekorzystne na przykład transakcje, bo możecie podpisać, więc uważajcie na takie właśnie rzeczy. Natomiast tutaj mogą ostrzegać właśnie, by raczej, jeśli nie musicie, to nic właśnie nie podpisywać, nie załatwiać nic jeśli chodzi o dokumenty, o papiery, o urzędników i o firmy jakieś właśnie państwowe, czy firmy, gdzie właśnie jakieś jest coś, jakaś wymiana powiedzmy informacji, takich dokumentów bardziej, tak? Więc by nic w tym tygodniu takiego nie załatwiać. No chyba, że wiadomo, jesteście zmuszeni, bo wasza działalność opiera się na tym, że musicie coś załatwić, macie jakieś terminy czy coś, no to uważajcie tutaj na jakieś właśnie kruczki prawne. O, to słowo mi wyleciało przedtem z głowy. Ale o to mi chodziło. No dobra. A co z osobami, które szukają pracy? Szukają albo i nie szukają. Zobaczymy. Raczki. No, może nie szukacie. Niektórzy oczywiście. To nie jest też, że jest to czytanie ogólne, więc wiadomo, że nie z wszystkimi wszystko będzie rezonować.
Może być tak, że niektórzy z Was nie szukają pracy, bo na przykład skupiają się na zupełnie innych zajęciach, którym poświęcają swój cenny czas. Więc może być tak, że jest to czas raczej takiego, może niektórzy z Was zastanawiają się po prostu, co zrobić, bo ktoś może dostał jakąś ofertę na przykład, ale ta oferta jest kusząca w jakiś sposób, ale być może wyczuwacie, że nie jest do końca na przykład uczciwa, albo nie pasują Wam warunki umowy, albo czujecie, że ktoś Was może chcieć wykorzystać. Korzystać w jakiś sposób, lub po prostu ta oferta Wam nie leży, więc raczej tutaj takie bym powiedziała, zastanawianie się. Może być tak, że po prostu ktoś z Was, tak jak mówię, może gdzieś sobie wyjedzie, może tutaj będziecie odpoczywać, ktoś może być na przykład w szpitalu, ktoś w sanatorium, ktoś tutaj może po prostu sobie dać jak gdyby taki czas dla siebie, by nie załatwiać na przykład różnych spraw. I tutaj mówię, mogą się pojawić jakieś kuszące rzeczy, ale myślę, że nie będziecie podejmować działania w stosunku do tych ofert, jeśli by się coś pojawiło. Może Wam ktoś zaproponować tutaj też jakąś właśnie pracę, coś, jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, ale tutaj też myślę, że raczej nie wejdziecie w to i dobrze, słusznie, moim zdaniem. Także taki tydzień raczej bym powiedziała, by nie pchać się w coś na siłę na tej zasadzie. Jeśli nie musicie, to nie podejmujcie jakichś tutaj kroków w tym tygodniu. A co radzą? No, może trochę pokierować się losem. Mogą radzić tutaj jakąś zmianę też, więc może zmiana w podejściu na przykład waszym do tej sytuacji. Może ogólnie zmiana, właśnie to, że sobie odpoczniecie, jakaś zmiana to jest tak w końcu. Może właśnie jakiś taki odpoczynek, jakąś ogólnie zmianę i moim zdaniem właśnie zdanie się na los. Trochę, tak? Także może faktycznie dajcie sobie trochę czasu. Nie ten tydzień jeszcze, a ostrzeżenie. Mogą ostrzegać właśnie przed waszymi takimi dylematami, czyli przed tym, że się zastanawiacie, czy właśnie podjąć, czy nie podjąć tej pracy. Więc może faktycznie tutaj los wam troszeczkę pomoże, może wskaże wam nowe, może pojawią się nowe okoliczności dotyczące właśnie tej tutaj na przykład oferty, jeśli się pojawi. I one spowodują właśnie to, że będziecie jakiś mieć, powiedzmy, dylemat, czy podjąć się tego, czy nie. To może być jakaś propozycja przecież. Natomiast ostrzegają właśnie przed jakimś dylematem, kiedy nie wiecie, co, jaką decyzję podjąć. Więc mówię, może dobrze zdać się trochę na los, poczekać na rozwój wypadków, co przyniesie czas. Bo może kolejny tydzień na przykład rozwieje wasze wątpliwości, czy po prostu ogólnie kolejne dni, tak, w tym tygodniu. No dobrze. A relacje. Relacje, miłość najpierw dla osób, które są w związkach. Zobaczmy, co tutaj może być słychać. No tutaj powiem tak. Może być tak, że pojawi się ktoś lub pojawił się. Jest ktoś obok was, z kim spędzacie więcej czasu. Tutaj może być ktoś, kto zabiera wam ten czas. I tutaj może być też sytuacja trójkowa, trójkątna. Tu może się ktoś pojawić trzeci, może już jest. Może być po prostu ogólnie, że na przykład, nie wiem, jakaś pojawia się tu osoba, kobieta no, się tu mi pojawia, która w jakiś sposób po prostu, no właśnie, ja bym powiedziała, dla której wy będziecie chcieli poświęcić czas. Czyli tutaj może być, jeżeli słuchają mnie panie, no to tu może być tak, że wy komuś będziecie chcieli poświęcić czas bardzo. Będziecie chciały właśnie zorganizować sobie ten czas w tej relacji na przykład. Tutaj będziecie chciały na przykład jakieś decyzje podejmować, to by wszystkie podjąć. Tutaj może być, że pojawią się nowe jakieś, nowe sytuacje, nowe zdarzenia. I po prostu, czy też nowe osoby też niewykluczone i po prostu będziecie chciały jak gdyby każdemu dogodzić na tej zasadzie i będziecie robić wszystko, by było dobrze i wam i tym osobom. Tutaj nie będziecie nikogo chcieć urazić, jeśli będą jakieś sytuacje właśnie do wyjaśnienia czy coś, to raczej będziecie chciały. Owszem, gdzieś tam, jeśli ktoś was poprosi o pomoc, to pomóc na zasadzie takiej, że mówię, że nikomu nie odmówicie. A dla panów, no może się pojawić faktycznie jakaś pani, która was oczaruje
i tutaj też będziecie chcieli z nią spędzać ten czas, więc jeżeli macie dużo zajęć, to ona będzie kolejnym tym zajęciem. Będziecie musieli sobie też dobrze przeorganizować czas, bo może wam go braknąć po prostu dla siebie. Więc coś czyimś kosztem po prostu, czy jakimś kosztem, tak? No tak to jest po prostu czasem. A zobaczmy, co karty radzą. Oczywiście tu mogą być jakieś rozmowy. Tutaj możecie się też w relacjach pochłonąć czymś. Na zasadzie przyjdą jakieś nowe sytuacje, nowe możliwości, nowe zdarzenia i będziecie się chcieli im w jakiś sposób przyglądnąć, je rozwiązać, omówić, czy też w jakiś sposób podjąć jakieś kroki co do tych działań, sytuacji. Więc tutaj mogą wam jakieś takie dojść rzeczy i będziecie chcieli to wyjaśnić już, tak? Na zasadzie takiej rada. No, faktycznie tutaj rada, no może być rada taka, by po prostu sobie gdzieś wyjechać w dwójkę, tak? By sobie gdzieś tam powiedzmy zaplanować wspólny czas. No i tutaj jest taki pokazany pęd, czyli myślę, że chodzi o to, by załatwić pewne sprawy. Jeżeli coś tu się pojawi faktycznie i będzie chcieli to rozwiązać, rozwikłać, nawet zająć się tym, no to zróbcie to. Po prostu zajmijcie się tymi sprawami, tak, sytuacjami, które się gdzieś tam pojawią, by się ich pozbyć, bym powiedziała, tak? Natomiast ostrzegają przed biernością, czyli ostrzegają przed niesłuchaniem, bym powiedziała, też intuicji. Więc tutaj faktycznie załatwiajcie swoje sprawy. Nie czekajcie, bo być może to są jakieś dosyć ważne sprawy, tak? Wyższej rangi, więc nie czekajcie, aż same się rozwikłają na tej zasadzie. No i słuchajcie swojej, znaczy tutaj ostrzegają przed tą biernością, tak? Czyli ostrzegają przed właśnie nie podejmowaniem żadnych kroków, żadnych decyzji, tak? No i mówiłam o intuicji, tak? No to tutaj miałam na myśli właśnie to, żeby uważać na tą intuicję, że może raczej w tym tygodniu to kierować się faktycznie załatwieniem tych spraw, po prostu i uważać na to, co tam podpowiada ta intuicja. Wiadomo, zawsze jej słuchać, ale brać na razie w tym tygodniu przez taki pryzmat troszeczkę, żeby nie na 100% na tej zasadzie, tak? Bardziej podejmować się działania, niż na przykład, jeśli wam intuicja mówi: nie, nie, słuchaj, poczekaj, nie działaj, to raczej działajcie i tutaj bym powiedziała w ten sposób. Rozwiązujcie po prostu swoje sprawy, konflikty, sytuacje w tym tygodniu, jeśli takie macie. Natomiast co dla osób singli? No, też fajnie, powiem szczerze, na razie. O, bardzo dobrze. I w sensie takim, że raz, możecie faktycznie kogoś poznać, jeśli chcecie. Dwa, jeśli nie poznacie, to tak naprawdę to zależy od was, tak naprawdę, bo wam tu jest dobrze samemu z sobą, więc może być tak, że jedni poznają, inni nie będą, nie będziecie się zamykać oczywiście na jakieś propozycje, aczkolwiek poznać możecie, natomiast i tak wam będzie dobrze, będziecie się czuć po prostu sami z sobą, z tym, co macie, z tym, co jest wokół was, z tymi osobami, przyjaciółmi, których już po prostu posiadacie do tej pory. To nie jest tak, że jest tutaj mus na to, by kogoś znaleźć. Będzie, pojawi się to fajnie i będziecie zadowoleni na pewno też z tego faktu, natomiast, bo może się pojawić całkiem fajny człowiek, który was, no, zelektryzuje, bym powiedziała, zainteresuje sobą na pewno. To może być osoba przedsiębiorcza, to może być osoba temperamentna, ognista, to może być osoba po prostu spod znaku baran, lew, strzelec, czyli takich ognistych znaków. I tutaj będziecie po prostu zadowoleni z tego. Ale również, tak jak mówię, może być tak, że po prostu ten czas w tygodniu będziecie po prostu spędzać sami z sobą, na przykład koncentrując się na innych rzeczach, na innych sprawach, na przykład na kupnie sprzedaży, jeżeli tym się trudnicie, na przykład, tak? Na jakichś sprawach materialnych, bytowych, na oszczędzaniu, inwestowaniu. Po prostu inne rzeczy wam też sprawiają przyjemność, niekoniecznie musicie kogoś poznawać, więc ten tydzień tak fajnie może się rozwinąć w różnych kierunkach, że tak powiem. Natomiast zobaczmy, co karty wam radzą. Karty wam radzą,
by po prostu iść do przodu, aby iść, powiedziałam, z takim impulsem, tak? I żeby po prostu działać. Jeśli faktycznie się uda kogoś poznać, to poznajcie. Jeżeli nie, to spoko, nic się nie dzieje, tak? To jest tylko tydzień, a tygodni jeszcze będzie wiele przed wami, więc tutaj nie ma problemów, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś poznawanie. Także karty mówią, że tutaj spokojnie róbcie to, co uważacie za słuszne, stosowne, to, co lubicie, to, co was w jakiś sposób fascynuje, pociąga i nic na siłę. No i ostrzegają, by czegoś nie zakańczać, by nie kończyć na przykład jakichś etapów, by dla kogoś nie rezygnować z czegoś. Czasem jest tak, że się kogoś poznaje i potem się rezygnuje z przyjaciół, bo się nie ma czasu, czy z jakiejś pasji. Absolutnie nie rezygnujcie po prostu. Jeśli kogoś poznacie, to nie róbcie w tym tygodniu dla tej osoby wszystkiego. Nie rezygnujcie z siebie, ze swojego czasu dla siebie. Jeżeli macie coś zaplanowane, to zróbcie to. Jeżeli umówiliście się z kimś, z jakimś starą koleżanką, przyjaciółką, na przykład, to zróbcie, a nie rezygnujcie z tego na poczet tego, na przykład jakieś randki. Więc nie. Nie zakończajcie jakichś spraw, nie, tak jak mówię, nie rezygnujcie po prostu z siebie. Ja bym to tak odczytała i tak uważam i mam nadzieję, że ten tydzień będzie udany dla was, raki, i no i tego wam życzę, tego czego chcecie tak naprawdę. Dziękuję za czytanie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!